porozmawiamy sobie troszeczkę o Iconixie, narzędziu na ekranie. I omówmy sobie tak naprawdę, czym dzisiaj będziemy się zajmować. Na początku krótki wstęp, omówimy sobie tak naprawdę, czym jest nasz robot Assista, nasz główny bohater filmu, który obejrzymy sobie za sekundkę. Omówimy następnie paletyzację, czyli wytniemy sobie nasze pierniczki, tak, z ciasta już przygotowanego. Tutaj pomoże nam trochę nasza wyobraźnia. Zrobimy to w symulacji naszego oprogramowania RT Visual Box. Następnie omówimy sobie system wizyjny, w jaki sposób możemy wykonać bardzo prostą aplikację sprawdzania, czy nasze wyimaginowane pierniczki zostały prawidłowo wycięte, i na końcu omówimy sobie efektory końcowe, którymi moglibyśmy przenieść nasz już wycięty piernik. Także na samym początku, jak wspomniałem, zapraszam do pooglądania filmu, który w tej chwili będzie dostępny pod przyciskiem na ekranie, pod Christmas Movie powinien pojawić się film. Trwa on 2 minuty 30 sekund, także damy sobie powiedzmy 3 minuty. Ja również sobie tutaj na swoim własnym slajdzie odpalę ten film i pooglądamy go razem. Także teraz dla Państwa od danej chwili dajemy 3 minutki na pooglądanie filmu i wracamy za sekundkę. Oczywiście dla osób, które wolą oglądać ze mną, bardzo proszę. Tutaj jedynie mogą być opóźnienia i brak dźwięku. Tak, damy jeszcze 30 sekund dla osób, które zaczęły troszeczkę później oglądać. Osoby, które oglądały ze mną, są już po wszystkim. Dobrze. Myślę, że możemy lecieć już z tematem dalej. Także zacznijmy od wstępu. Tak, widzieliśmy film, widzieliśmy głównego bohatera, główny bohater Assista, robot współpracujący, cobot, również nazywany, i opowiemy sobie tak naprawdę, czym jest, tak? Czym jest nasz pierwszy cobot Mitsubishi Electric. Po pierwsze, musimy zaznaczyć na wstępie, jest to w pełni przemysłowy robot współpracujący, czyli zaliczamy go w poczet naszych robotów przemysłowych, tak? Naszych standardowych robotów. Jest on jedynie robotem bezpieczniejszym. Tak? Jest to robot potwierdzony przez TÜV-a, że spełnia specyfikację techniczną ISO TS 15066, tak, jest to robot w pełni przemysłowy, co potwierdzają jego powtarzalność, udźwig, zasięg czy stopień ochrony, ale jednocześnie jest również robotem bezpiecznym, jest cobotem, posiada wszelkie zabezpieczenia, które potwierdzają jego przynależność również do rodzaju robotów typu cobot. I to, co dzisiaj jako trzeci punkt postaramy sobie udowodnić, jest prosty w użyciu, tak? Jest bardzo prosty w użyciu, każdy z nas może zaprogramować naszego robota, nie znając ani jednej linii kodu w programie robotycznym. I przechodząc dalej, jeszcze opowiemy sobie dodatkowo o funkcjach, które robot nasz spełnia. Mamy tryb ręcznego wodzenia, czyli łapiemy naszego robota, wciskając przycisk, przesuwamy w odpowiednie miejsce, wciskając przycisk Teach na panelu na czwartej osi, i punkt w przestrzeni jest już nauczony, który możemy wykorzystywać w graficznym oprogramowaniu RT Toolbox 3, w którym programujemy robota za pomocą bloczków. Tak? Nie musimy, tak jak już wspomniałem, znać ani jednej linijki kodu, nie musimy być tutaj turborobotykami. Tak? Możemy być kompletnie, kolokwialnie mówiąc, zieloni w programowaniu robotów. I to wszystko omówimy sobie, programując naszą paletyzację. Na pewno w filmie zauważyli Państwo tą scenę, mam wycięty kadr z filmu, jak robot wycina sobie pierniczki w cieście już przygotowanym. Tak? Ma tutaj foremkę i próbuje ją wyciąć. W jaki sposób najłatwiej dałoby się wykonać daną aplikację? No, najlepiej zrobić to za pomocą oczywiście paletyzacji. A paletyzacja w naszym oprogramowaniu RT Toolbox jest do zrobienia dla osoby już, która ją raz zrobiła, powiedzmy 5 minut. I tutaj naprawdę nie przesadzam, jest to bardzo, bardzo proste i zaraz Państwu to udowodnię. Przejdziemy oczywiście przez jeszcze takie krótkie szkolonko, bardzo krótkie szkolonko dotyczące naszych robotów współpracujących i omówimy sobie troszeczkę RT Toolbox, jak wygląda, z czego się składa, jak obsługujemy nasze roboty za pomocą naszego oprogramowania. Także przejdziemy sobie do RT Toolbox, tak, otwiera nam się okno projektu. Oczywiście na samym początku stworzymy sobie nowy projekt, tak, wybierzemy sobie lokalizację, wybierzemy sobie nazwę, już się lokalizacja wybierze, tutaj chwileczkę nam to zajmie. Tak, mamy już wybraną i nazwę projektu. Powiedzmy, że nazwę ją webinar i przejdziemy dalej. Dzisiaj połączymy się z symulatorem. Niestety nie mam ze sobą robota rzeczywistego. Troszeczkę trwałoby dłużej nasze spotkanie, jeśli mielibyśmy rzeczywistego robota i programowalibyśmy go na żywo, ale na symulatorze również pomoże nam nasza wyobraźnia. Tak? Tutaj mamy do dyspozycji wiele. Także nie będzie to bezproblemowe przyuczenie naszych podstawowego trybu uczenia robota. I dobrze, wita nas ekran tak naprawdę już główny naszego oprogramowania. Omówmy podstawowe rzeczy, które widzimy na danym ekranie. Zaczynając od lewego górnego rogu, oczywiście zakładka menu. Mamy dostępny tutaj szereg dodatkowych zakładek, tak, takich jak program, czyli informacje o programie, zapisujemy tutaj, odczytujemy program, połączenie z robotem, tak, możemy połączyć się za pomocą Ethernetu bądź USB. Mamy tutaj ustawienia początkowe, w które zaraz wejdziemy, także o nich troszeczkę później, i ustawienia customowe. Tutaj znajdziemy ustawienia takie jak język, czas i ustawienia sygnałów. Przechodząc dalej, mamy ustawienia safety, tak? Oczywiście jest to cobot, mamy tutaj mnóstwo ustawień safety, możemy zmniejszać jego prędkość w 3 trybach dostępnych, mamy tryb szybki, tryb średni, taki tryb tak naprawdę współpracujący do 250 mm na sekundę, tak? Norma określa nam tę prędkość jako prędkość bezpieczną dla robota współpracującego i tryb pracy w zwolnionej prędkości. Dalej mamy wejścia, wyjścia I/O, safety oczywiście, limitowanie pozycji za pomocą przestrzeni, czy płaszczyzn, czy przestrzeni, monitorowanie ogólnie modelu naszego robota, no i tutaj zmiana już hasła do safety. I przechodząc dalej, mamy system wizyjny, o którym oczywiście też opowiemy sobie. Tutaj będziemy jakby wykrywać nasze pierniczki, czy są odpowiednio zrobione. Tutaj również pomoże nam webinar już wcześniej nakręcony, rok temu mieliśmy dokładnie na ten temat cały webinar, także posłużę się nim, ale to później. I na końcu mamy maintenance, tak, ustawienia powiedzmy backupu, origina, bazowania czy ustawienia parametrów. Drugim przyciskiem u dołu od menu mamy Operate Robot, panel chyba najczęściej wykorzystywany, Tak, tutaj możemy operować naszym robotem. Zakładka Direct jest wyłączona, jest to direct teaching, czyli możemy naszego robota przemieścić za pomocą naszych sił, tak, chwytamy robota i przemieszczamy go, oczywiście jest wyłączone, nie mamy rzeczywistego robota podłączonego. Mamy tryb jog, mamy tryb inching, czyli przemieszczanie się o zadaną jednostkę i mamy tryb złączowy. Tak, każdą osią możemy poruszać się indywidualnie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o panel operacyjny. Oczywiście zakładka zapisywania projektu i monitorowania wszelkiego rodzaju zmiennych. Możemy monitorować pozycje, zmienne, sygnały i błędy. Dalej widzimy przyciski służące do obsługi programu, rozpoczęcia programu, zatrzymania programu, resetu programu do początku oraz takiego trybu debugowania, przeskakiwania o co jedną instrukcję. Po prawej widzimy informację o danej pozycji robota, prędkości robota, możemy zmieniać sobie prędkość dowolnie, tak, tutaj o inkrementy 10%, od 10 do 100. Widzimy znaczek robota, tak, co on mówi nam robot. Jeśli mamy znaczek robota wyświetlony, możemy poruszać się w przestrzeni naszego programu. Rotacyjnie bądź translacyjnie, tutaj do wyboru i przełączając się tym samym przyciskiem wchodzimy w tryb programowania. Wtedy mogę przesuwać mój program, wtedy mogę dorzucać bloczki i mogę programować naszego robota. U dołu mamy tryb play, tak, tryb już tak naprawdę, jeśli mamy gotowy program, wchodzimy w dany tryb, wciskamy play, program wykonuje się cyklicznie, bez końca, dopóki go oczywiście nie zatrzymamy. I dobrze, także wiemy już jakieś tam podstawy programowania, tak naprawdę jest to większość z tego, co mamy dostępne w naszym oprogramowaniu, jest naprawdę bardzo, bardzo proste, jak już powtarzam się enty raz. Także dobrze, zacznijmy od naszej paletyzacji, tak? Chcemy wyciąć nasze pierniczki na naszej powiedzmy wyimaginowanej przestrzeni, tutaj gdzieś mamy ciasto, tak? Wiem, że u Państwa może być opóźnienie, także może będę troszeczkę wolniej pokazywał tutaj kursorem. Przed robotem powiedzmy mamy nasze ciasto już gotowe do wycinania, teraz trzeba nam kilka punktów, tak? Tutaj każdy podchodzi do programowania robotów inaczej. Ja sobie lubię zawsze na początku nauczyć robota kilku punktów, tak? Chcę mieć punkt początkowy, chcę mieć punkt home, ale zanim zaczniemy programować, tutaj już zapomniałem o tym, o czym mieliśmy wspomnieć, nie weszliśmy w ustawienia podstawowe, tak? Przed programowaniem naszego robota rzeczywistego musimy przejść przez ustawienia podstawowe, ustawienia inicjalizujące. Jak widzimy na początku są one wszystkie wyzerowane. Klikając edit możemy wybrać, już ustawić jakieś tak zmienne. Nasz robot zamontowany jest oczywiście na podłodze. Tutaj przechodzimy przez taki tutorial tego, jak zamontować chwytak na naszym robocie. Oczywiście korzystamy z symulatora, nie będziemy korzystać z danych instrukcji. Przechodzimy dalej i wybieramy chwytak, z którego będziemy korzystać. Tak? Na początku będziemy wycinać nasze pierniczki, także skorzystamy z tego samego chwytaka, który jest widoczny tutaj na prezentacji. Także wybierzemy sobie cimera dwupalcowego i tak właśnie zrobię i przechodzimy dalej. Dalej widzimy ustawienia związane z masą, wymiarami gabarytowymi oraz środkiem ciężkości naszego chwytaka. No, tego nikt nie pamięta. Kto by spamiętał, gdzie znajdują się takie informacje? Możemy znaleźć to oczywiście na stronie producenta, ale łatwiej będzie wejść po prostu w manual. Tak. I otworzył mi się na drugiej stronie, to nic. I powinien być już dla nas dostępny. Tak, mamy manual, przechodzimy w Initial Settings i Hand Settings i widzimy tutaj całą tabelkę z wszystkimi czterema. Na razie mamy 4 wspierane przez Assistę takie podstawowe chwytaki. Wszystkie informacje tutaj o nich znajdują się w manualu do RT Visual Boxa, Visual Boxa Manual i widzimy tutaj w zakładce drugiej dla Cimera wszystkie wartości, które należałoby wpisać w ramkę, która nam wyświetla się tutaj, tak? Oczywiście nie będę tego robił, nie będziemy tracić na to czasu, pracujemy w symulatorze. Dalej ustawiamy informacje związane z naszym detalem, tak? Czyli w naszym przypadku z ramką, z gwiazdką, tak? Z naszą foremką. Tutaj też oczywiście nie będziemy uzupełniać, wpisalibyśmy bardzo, bardzo małą jakąś wartość masy. I dalej Workpiece Transposition Setting, tutaj może być mylące. Często osoby zajmujące się programowaniem robotów spotkały się oczywiście z pojęciem TCP, Tool Center Point, tak? Czyli punkt środkowy naszego chwytaka. I tutaj już sobie umieszczę jakąś wartość, będzie ona bardzo ładnie widoczna przy uczeniu punktów. Tak? Także wykorzystam w punkcie Z, wpiszę 140 mm, czyli 14 cm od naszej planszy robota. Tutaj potwierdzenie wprowadzonych zmiennych. Tej oczywiście tylko widać naszą jedną i klikamy Finish. Po kliknięciu OK zrestartuje nam się symulator, wprowadzi wszystkie zmienne do systemu. Będziemy mogli kontynuować działanie. Oczywiście zapomniałem wspomnieć, w razie pytań proszę jak najbardziej zadawać je na czacie. Ja po webinarze odpowiem na wszystkie, postaram się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania, bądź też osoba moderująca może pomóc również odpowiedzieć na niektóre z pytań. Widzę, że kilka osób dołączyło, także raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie. Kilka osób nowych się pojawiło na czacie. Dobrze, także przechodząc dalej. Już nauczyłem jeden punkt, tak, ale chcę go sobie poprawić, nauczymy sobie jeszcze jednego punktu. Chcę mieć jakiś punkt domowy, powiedzmy mam punkt p-home, moim punktem p-home będzie punkt 002. Następny punkt, jaki bym chciał przeuczyć, to byłby punkt, w którym chwytałbym moją foremkę. Tak? Powiedzmy, że foremka znajduje się gdzieś na boku, robota gdzieś tutaj odłożona jest, zjedźmy sobie niżej, powiedzmy, że gdzieś tutaj chwytalibyśmy tą foremkę. Tak? Nasza wyobraźnia nam pomoże na pewno w tym, gdzieś tutaj znajduje się nasza foremka. I tak naprawdę z punktów tych podstawowych, potrzebnych to byłoby na tyle. Jakbym chciał wrócić do punktu P00002, tak mojego punktu P-Home, najprościej mogę wejść w monitor, position list, wybieram punkt numer 2 i wracamy do niego automatycznie. Nie muszę tutaj już używać funkcji operate robot. No i dobrze, możemy zacząć programowanie. To co? Zaczniemy od oczywiście przejazdu do punktu domowego. Zawsze przejedziemy sobie na początku do punktu domowego, czyli powiedzmy, nazwę sobie nasz bloczek p-home i oczywiście dodałem tutaj bloczek move. Tak? Bloczek move służy do przemieszczania robota. Mamy do wyboru dwie interpolacje, liniową bądź nieliniową, tak najszybszą dla robota. Ja wybiorę nieliniową, wybiorę do jakiej pozycji ma robot się przemieścić i zatwierdzę nasz ruch. I widzimy p-home, mamy pierwszy ruch. Następnie chciałbym oczywiście otworzyć nasz efektor końcowy, tak aby przygotować go już do chwycenia foremki. Dalej przejdziemy do punktu, chcemy pobrać naszą foremkę, tak, także pojedziemy do punktu P3, ale oczywiście nie pojedziemy do niego wprost, pojedziemy troszeczkę nad niego, także w zaawansowanych ustawieniach, zaawansowanych oczywiście w cudzysłowie, nie są one aż tak bardzo zaawansowane, mamy tutaj tylko 4 rzeczy do wyboru, tak naprawdę teraz wyszarzone są 3 z nich, w interpolacji liniowej mamy dostępne jeszcze dodatkowo informacje zmienne, w których możemy zmienić dynamikę naszego ruchu. My wybierzemy sobie non-straight i pojedziemy sobie 50 mm nad wybrany przeze mnie punkt, czyli punkt trzeci. Dalej przemieścimy się w interpolacji liniowej. W interpolacji już liniowej, tak mamy wybraną, do pozycji numer 3, tak, i powiedzmy chcemy poruszać się z troszeczkę mniejszą prędkością, dojeżdżając do danego punktu. Tak? To samo możemy wykonać oczywiście tutaj, tylko tutaj zmniejszamy procentowo. W tej chwili prędkość naszego robota to 250 mm, czyli tak jak zmniejszymy do 50%, tak samo jakbyśmy tutaj sobie wpisali 125. Powiedzmy, że gdzieś tak, chcielibyśmy skorzystać i klikamy Apply. Następnie oczywiście chcemy chwycić nasz detal, znajdujemy się już w pozycji, w której możemy to zrobić i dajemy krótki sygnał oczekiwania. Tak w symulacji nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, w rzeczywistym robocie miałoby. Czekamy aż chwytak się zamknie. No i po wszystkim wyjeżdżamy interpolacją liniową 50 mm nad punkt, z którego pobraliśmy naszą foremkę. Tak jak już mamy wykonany, tak naprawdę podstawową część, pierwszą część programu mamy wykonaną, teraz czas na najważniejsze, czyli na paletyzację. Jak Państwo na pewno, niektórzy z Was są zaznajomieni już z programowaniem naszych robotów, wiedzą, że paletyzacja w programie RT Toolbox 3 to tak naprawdę jest kilkanaście linijek kodu, nie jest to bardzo problematyczne, tak, nie jest to również trudne zagadnienie, można skorzystać z gotowej funkcji również, także, ale oczywiście trzeba znać kilka linijek kodu. Tak? Tutaj nic nie musimy znać, tutaj możemy dać osobie, jak już mówiłem wcześniej, kompletnie zielonej i możemy zrobić bardzo prostą paletyzację. Tak, mamy nasz bloczek palet, wpisujemy sobie jakiś komentarz, nazwiemy go pierniczki i dajemy create new, jest wybrane i dajemy set. Tak, raz jeszcze nazwa i następnie wybieramy, jak dużo tych pierniczków chcielibyśmy dzisiaj upiec. Tak? Ja myślę, że dzisiaj sobie zrobię 4x4, 16 pierniczków. I oczywiście możemy wybrać wertykalną i horyzontalny wymiar. Następnie wybieramy wzór, według którego nasza paletyzacja bądź depaletyzacja ma się odbywać. Wybierzemy same direction, albo dzisiaj możemy zaszaleć, wybierzemy sobie zygzak. Tutaj depaletyzacja i paletyzacja w tym przypadku nie ma znaczenia, w naszym przypadku wycinania pierniczków, ale w przypadku oczywiście tak, jeśli odkładamy czy podnosimy, tutaj miałaby znaczenie. W tej chwili nie ma znaczenia, wybiorę cokolwiek, zaraz wytłumaczę, dlaczego nie ma znaczenia. No i dalej przechodzimy przez tutorial. Program prowadzi nas za rączkę, wybieramy sobie punkt początkowy, w którym będziemy zaczynać naszą paletkę. No i co, zjedźmy sobie do pozycji, w której powiedzmy gdzieś tam zaczęlibyśmy wycinanie naszych pierniczków, tak? Gdzie chcielibyśmy, aby nasz pierwszy pierniczek się znalazł. Gdybym oczywiście szedł z czymś za szybko, proszę mnie powiadomić, na pewno się dostosuję, tak, ale nie ma tutaj na pewno żadnych rzeczy, które sprawiłyby problem Państwu. I dajemy teach, tak? Mamy pierwszy punkt S, który znajduje się tutaj. Teraz wybieramy sobie, w którym kierunku będzie nasza tak naprawdę, w którą stronę mamy się poruszać, tak? Pierwszy wymiar, czyli punkt A. No, ja powiedzmy wybiorę sobie go, pojedziemy sobie w tą stronę, tak? Tutaj będziemy mieli wymiar A, uczę następny punkt, jest już przyuczony. Następny punkt B, czyli jeśli mamy tutaj S, tutaj mamy A, B chciałbym powiedzmy mieć tutaj. W jaki sposób najprościej to zrobić? Ja osobiście wykonam to w ten sposób, wrócimy sobie do punktu S, tak, przejdę do punktu B, tego, który chcę przyuczyć i przemieszczę się w stronę, w którą ostatecznie chciałbym mieć, aby mój punkt się znalazł, tak? Powiedzmy, że gdzieś tutaj będzie nasz piernik w kolejnym rzędzie. I dla jakby zwiększenia dokładności możemy wprowadzić punkt 4, punkt C. Tutaj nie będziemy tego robić, wystarczą nam absolutnie punkty 3. Klikając dalej, program pyta nas, jaką wysokość robot miałby przemieszczać się, zanim zacząłby wycinanie pierniczków. Dla mnie powiedzmy byłoby to 3 cm. I przechodząc dalej, tak naprawdę w tej chwili mamy gotowy program już, tak, do wycinania naszych pierniczków. Na końcu dla pewności mogę wrzucić sobie move'a, tak, żebyśmy znaleźli się w pozycji numer 2, tak, żebyśmy wrócili do P-Home'a. No i w tej chwili tak naprawdę gotowy program jest już przed nami, pozostaje tylko przetestować, tak. Puśćmy go w trybie jednego cyklu, tak, robot przemieszcza się do punktu 02, następnie przemieszcza się do punktu 3, podnosimy naszą foremkę, wracamy i wykonujemy naszą paletyzację. Tak, wycięty został piernik numer 1, numer 1, numer 2, numer 3 i numer 4 i teraz przejdziemy sobie do następnego rzędu i wycinamy następne pierniki. I tak, proszę mi uwierzyć, nie będziemy czekać do 16. Każdy z pierników zostanie wycięty, a następnie robot wróci do pozycji domowej. Także pierwszą część mamy za sobą. Pierniki są już przygotowane, pierniki są wycięte. Co dalej? Co dalej? Chcielibyśmy oczywiście sprawdzić, czy te pierniki zostały wycięte w prawidłowy sposób. W jaki sposób najlepiej to wykonać? No oczywiście możemy zastosować tutaj system wizyjny. System wizyjny Cognexa, który również widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Widzimy tutaj zamocowaną kamerę na flanszy robota. Kamera obsługiwana jest poprzez sieć ethernetową i skomunikowana ona jest z naszym robotem. I tak, tutaj posłużę się już wykonaną przeze mnie pracą w poprzednim roku, nagranym webinarem dokładnie na temat dedykowanego systemu wizyjnego Cognexa. I skoro mam 5 minut właśnie tutaj platformy, powiedzmy, chciałbym Państwu zareklamować nasz kanał na YouTubie, na którym znajdują się wszystkie webinary, które dotychczas wykonaliśmy dla Państwa. Znajdują się tu również tutoriale, poradniki, jak zaprogramować falownik, czy to serwo, roboty, tak jak mówię, nasze tutaj widzimy, jest webinar, o którym wspomniałem, tak, jest webinar na temat dedykowanego systemu wizyjnego i jest tutaj wiele rzeczy, które na pewno, jest wiele informacji, wiele rzeczy, które można tak naprawdę się nauczyć, i wiele rzeczy, które tak naprawdę nasz support może pomóc, ale jednocześnie też, skoro jest to gotowe, również można znaleźć to tutaj. Także bardzo polecam. Widzę, że właśnie bardzo mało jest wejść na niektóre rzeczy, a niektóre naprawdę filmy są bardzo przydatne. Wiele jest na przykład zapytań o, powiedzmy, programowanie podstawowych trybów falownika, a tutaj mamy cały cały tutorial, w jaki sposób programować nasze falowniki. Także bardzo serdecznie polecam i ja tutaj poprę cały nasz tutaj rozdział systemu wizyjnego na podstawie już nakręconego webinaru. Także pamiętają Państwo, wspomniałem o zakładce Vision Settings. Była ona dla nas wyszerzona i nie mogliśmy nic z nią zrobić. No tutaj mamy na webinarze już gotowy program. Tutaj ja z przeszłości na pewno coś tam opowiadam, coś mówię więcej na ten temat. Tutaj bardzo krótko sobie omówimy. Wchodząc w daną zakładkę łączymy się z naszą kamerą. Mamy do wyboru tak tutaj jedną. Tutaj ja z przeszłości wszedłem w settings niepotrzebnie, w ustawienia. Dalej łączymy się po prostu z naszą kamerą i usuwam poprzednie ustawienia i wybieramy ustawienia Workpiece Transfer Settings, tak? Czyli uczymy naszą wizję wzoru naszego piernika. I zaraz tutaj przejdziemy, znajdziemy, gdzie wykonywana jest ta czynność. Tak. I klikając New wyświetli nam się już panel, w którym dowiadujemy się, jak wykonać całą operację przezbrojenia naszej kamery. Tak? Czyli mamy tutaj ponownie za rączkę, program prowadzi nas krok po kroku, jak wykonać dane zadania. Tak, no to możemy przejść już dalej, nie będziemy tutaj długo czekać. Oczywiście następnym punktem jest przyuczenie dla punktu dla robota, w którym by był chwytany nasz detal i następnym punktem jest punkt nad naszym detalem, tak? Czyli tutaj zaraz wyświetli nam się, nie będziemy oglądać tego, jak wykonywana jest dana czynność i dojeżdżamy do punktu, w którym będziemy widzieć nasz detal. Tu w tym przypadku wykorzystywałem jakiś prostopadłościan koloru białego. U nas byłyby to oczywiście pierniczki, byłoby na pewno łatwiej, więcej jest, robot ma mniej trudności z wykrywaniem szczególnego jakiegoś wzoru, tak? Gwiazdka byłaby takim wzorem. No i dobrze, tutaj ustawiamy fokus, ustawiamy przesłonę. Możemy to również wykonać w sposób automatyczny. Na pewno tutaj ja z przeszłości pokażę na filmie taki proces, tak? Czyli zaznaczamy ramkę nad naszym obiektem i klikamy po prostu autofocus, tak? I robot, poruszając się góra-dół, wyznacza sobie miejsce, w którym jak najlepiej widzi nasz detal. Przechodząc dalej, będziemy już uczyć nasz detal do pamięci naszego robota, a tak naprawdę do pamięci kamery, tak aby został wykrywany. Tutaj autofocus został przeprowadzony i mamy zakładkę Register Workpiece, tak? I tutaj zaznaczamy, tak, ponownie ramką nasz detal wykonuje dokładnie te same ruchy jak w przeszłości. Zaznaczamy Register Workpiece i powinien pojawić się, poczekamy na zielony krzyż, potwierdzenie, że detal został wykryty i jest potwierdzenie, tak, mamy, że detal jest znaleziony. No i przechodząc już dalej, tutaj takie troszeczkę zaawansowane, chociaż nie do końca aż tak bardzo zaawansowane ustawienia. Tu w skrócie chodzi tylko i wyłącznie o kąt C, kąt na osi Z, ten, który wybieralibyśmy, podnosząc nasz detal z, powiedzmy, nasz piernik z paletki, tak, już wyciętej. Dla nas nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, jeśli już mamy tutaj trzymać się naszych pierniczków, także możemy tutaj przejść dalej. Więcej informacji oczywiście na ten temat, ja z przeszłości spędzam tutaj, kurczę, z 10 minut opowiadając o tym, ale przejdziemy dalej. Tutaj cała ta procedura autokalibracji wykonywana jest automatycznie, to jedynie musimy mieć detal, który ma jakąś asymetrię, widoczną asymetrię i ja tutaj z przeszłości oczywiście użyłem symbolu waluty japońskiej jen, tak aby robot mógł łatwiej przeprowadzić procedurę autokalibracji. I przechodząc dalej, tak tutaj opowiadamy sobie na ten temat, tu widzimy przeprowadzaną procedurę autokalibracji. Pytanie, tak, od razu tutaj na ekranie, od razu odpowiem, czy skarę można obsłużyć tym programem? Niestety nie. Niestety nie, jest to program tylko i wyłącznie dla naszego robota współpracującego Assista. Dla skar, dla wszystkich innych robotów mamy program RT Toolbox 3. Tak, no i widzimy zakończona autokalibracja, tutaj pozostaje nam jedynie po autokalibracji nazwanie naszego detalu, my nazwalibyśmy go jakoś tam pierniczek, cokolwiek, tutaj nazwiemy go D1 i dalej już tak naprawdę z samych ustawień mamy wszystko. Teraz wystarczy nam napisać program, w którym zastosujemy nasze ustawienia, w jaki sposób to wykonujemy. No oczywiście mamy tutaj jakby zakładkę, tak, funkcja wizji, którą za sekundę na pewno jest, w przeszłości wrzucę do programu. Tak. No, jeszcze jednak się namyśla, także już przyspieszymy i widzimy, jak wyglądają ustawienia naszej wizji. Tak, widzimy komentarz, widzimy jaki type, czyli my używamy WordPiece Transportation, czyli chcemy przenosić nasz detal i tutaj wybierzemy sobie po prostu tylko i wyłącznie ustawienia naszego detalu. I system wizyjny zrobi wszystko za nas, tak? Czyli podjedzie do miejsca, w którym my go nauczyliśmy, wykryje nasz detal bądź nie wykryje i podjedzie do danego detalu, jeśli go wykryje. I dalej wystarczy już napisać program, tutaj pokażę, powiedzmy, gotowy program, tak, powiedzmy, że ten byłby prawie gotowy, tak? Czyli wykrywamy nasz detal, przechodzimy do brancha, jeśli detal zostałby wykryty, to u góry mielibyśmy podjazd do danego detalu, przeniesienie go na blachę, na której byśmy piekli nasze pierniki, a u dołu mielibyśmy powrót do startu, aby cykl rozpoczął się ponownie, aby został wyszukany ponownie detal od nowa, tak? No i tak naprawdę cały proces tutaj systemu wizyjnego zakończyłby się. Następnie chcielibyśmy oczywiście przenieść nasz detal w sposób taki, aby go nie uszkodzić. No to już nie możemy zastosować chwytaka dwupalcowego, no ciasto do pierników nie jest na tyle twarde, przynajmniej z moich doświadczeń nie jest na tyle twarde, aby można było go chwycić chwytakiem dwupalcowym w bezpieczny sposób. Także tutaj musimy znaleźć jakieś inne rozwiązanie. No i mamy tutaj, przychodzą nam z pomocą chwytaki pneumatyczne. W tym przypadku ten chwytak, który widzimy, jest to chwytak elektryczny, ale z wbudowanym generatorem podciśnienia. Jest to jeden z chwytaków, który, jeśli Państwo zauważyli, tam do wyboru były 4 chwytaki w RT Toolboxie. Jednym z nich właśnie był ECB-PM, czyli chwytak szmalca podciśnieniowy. W bardzo prosty sposób możemy go przezbroić z naszym robotem. Montujemy go na flanszy robota za pomocą takiego quick changera. Podłączamy elektrycznie do jednego z 3 przewodów wystających z flanszy robota, w tym przypadku hand oczywiście, i jeszcze mamy oczywiście kabel służący do połączenia ethernetowego i kabel do połączenia force sensora. No to czyli wykorzystalibyśmy tutaj 2 kable, jeden do handa, jeden do kamery, czyli ethernetowy, i mielibyśmy już 2 z nich zajęte. Także tutaj mamy cały zestaw gotowy, tak, przyssawek, tak jak mówiłem, wbudowany generator podciśnienia, czyli nie mamy tutaj problematyczności związanej z generowaniem podciśnienia z zewnątrz, tak, przez jakiś kompresor powiedzmy. I w ten sposób moglibyśmy chwycić nasz pojedynczy piernik i przenieść go na miejsce ostateczne. Ale jest również inne rozwiązanie bardziej elastyczne, tutaj troszeczkę jak Lego wyglądające. Możemy w bardzo prosty sposób również zbudować sobie własny system, własny pattern tego, jak wyglądałby nasz chwytak. Mamy po lewej, widzimy już zbudowany, tak, jest to bardzo kompaktowy chwytak, nie zajmuje wiele miejsca, ale powiedzmy mamy tutaj 6 miejsc chwytu. Także jest już dobrze. My moglibyśmy sobie zaprojektować chwytak 8-sawkowy, którym przenosilibyśmy połowę naszych wszystkich wyciętych detali. Także na 2 razy moglibyśmy obskoczyć nasze pierniczki. Wraz z zestawem przychodzi nam taka bardzo wygodna skrzyneczka, w której mamy rzeczywiście, wygląda to jak jakiś zestaw Lego, z którego możemy złożyć dowolne ustawienie naszego chwytaka. I tak naprawdę przeszliśmy od gotowego ciasta do samego przenoszenia już wyciętych, sprawdzonych, poprawnych pierniczków do miejsca, w którym będą pieczone. Także jeszcze się nie żegnamy, ale chciałbym Państwu oczywiście na samym końcu życzyć wesołych, spokojnych, radosnych, spędzonych z rodziną świąt, oczywiście bezpiecznych powrotów w rodzinne strony. Także w imieniu całego zespołu Mitsubishi życzę Państwu raz jeszcze wesołych, spokojnych i radosnych świąt. Oczywiście jeszcze się nie żegnamy, zapraszam na kolejne webinaria, które odbędą się, tak jak mówiłem, już 14 stycznia, 28 stycznia i 11 lutego. Także już na samym końcu, tak, mogę się z Państwem pożegnać i dziękuję Państwu bardzo za uwagę. W tej chwili powinien wyświetlić się Państwu ankieta, tak, widzę właśnie, że już się wyświetliła, także raz jeszcze dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie, mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem, raz jeszcze wesołych świąt, dziękuję.